znowu masz, wiesz, drugie 5 minut sławy, tym razem za pomocą Krzysztofa Rutkowskiego. Jak ty się od tego w ogóle ustosunkowujesz, bo to cała epopeja, wiesz, już wyszła, jak to się zakończy? A ja nie wiem, jak się zakończy, bo w ogóle rozmawiałam z nim 10 minut temu i sama nie wiem, czy on tu dzisiaj nie przyjdzie, więc nie wiem, jak to się zakończy, ale wiesz, ja nie sądzę, że to jest takie 5 minut sławy dzięki Krzysztofowi, bo umówmy się, że ja w tym showbiznesie już jestem grubo ponad 10 lat, ale i zdarzało mi się umawiać z różnymi osobami, jakby nigdy nic na wierzch nie wypłynęło, a po prostu tutaj jest kwestia tego, że on no, przesadził w pewnych sprawach i tyle. Ja uważam, że on jest super fajnym facetem, tylko przegiął, no, narozrabiał chłopina. A co takiego najgorszego zrobił? On, nie no, okłamał mnie jakby, no, znaczy jakby, no, okłamał mnie, po prostu powiedział, że będziemy razem, a nie jesteśmy i tam kilka innych rzeczy, ale ja już chyba wszystko powiedziałam w tej, nie wiem, czy jest coś, no może jeszcze czegoś tam zapomniałam powiedzieć, ale wydaje się, że dzisiaj też bym się chciała dobrze bawić. W każdym razie rozmawiamy ze sobą normalnie, o dziwo, jestem w ciężkim szoku, ale wszystko jest okej. No bo jeszcze jest ta trzecia strona, prawda, Maja, tak? No ale to wiesz, to nie jest moja narzeczona, tylko jego, to niech on się martwi. Ale myślę, że dojdzie do jakiejś zgody. Kto ma zrobić ten pierwszy krok? No i czego oczekujesz na przykład od Krzysztofa Rutkowskiego w tym momencie? Nie, no ja niczego nie oczekuję. Ja co chciałam zrobić, to zrobiłam. Pokazałam innym dziewczynom, żeby się ewentualnie nie nabierały. Te, które się nabrały, a nie miały odwagi, żeby powiedzieć głośno, że stary, zrobiłeś mi po prostu przykrość. To są pewnie mi wdzięczne. Dostaję bardzo dużo różnych SMS-ów, maili od dziewczyn i tyle. Ja od Krzysztofa nic nie oczekuję, no co ja mogę od niego oczekiwać. A myślę, że on się z Mają już pogodził, szczerze mówiąc. I myślę, że tam się nic takiego wielkiego nie wydarzy, wszystko wróci do normy, także wiesz. Czyli będziesz pokrzywdzona. Ale naprawdę. No wiesz, one generalnie tak, no, na pewno są ofiarą w tej sytuacji, ale ja nie czuję się ofiarą, jak widać, żyję, nic mi nie jest, dziury w niebie nie ma, wszystko jest okej, tylko po prostu trzeba pewne zachowania napiętnować, no nie możemy dać mężczyznom przyzwolenia na to, że raz, żeby zdradzali, a dwa, żeby tak bezkarnie okłamywali, no to się zaczyna robić jak w krajach muzułmańskich, facet, który ma sławę, pieniądze, traktuje kobiety jak po prostu jak, nie wiem, jak przedmioty jakieś w haremie, więc ja się na to nigdy nie godziłam, nie godzę się. Tym bardziej, że nawet w takim mieście jak Warszawa facetów fajnych jest mało, ale dziewczyn fajnych jest multum, więc ci faceci przebierają w dziewczynach jak w ulęgałkach i robią z nami sobie co tylko chcą. Więc ja po prostu pokazałam jednemu z nich, że sorry stary, ale nie będziesz sobie robił co tylko chcesz. Są jakieś normy, których trzeba się trzymać i tyle.